Jestem w stanie Missouri. W Missouri co jest? No w Missouri nic nie ma. No w Missouri przejedziemy jedynie przez St. Louis. Co jest ciekawe, no to jak się jedzie, to widać ten piękny łuk. Mam nadzieję, że dojedziemy tam jeszcze przed zachodem słońca. Zostało 58 mil, czyli gdzieś ze 100 kilometrów. Godzina czasu. Halo, witam Piotrek. No cześć Dawid. No witam. Jak to podróż? No jak podróż, jadę. Słuchaj Dawid, jak nie jest prosto tam nawet ten rozładunek, to przyjedź zaraz tutaj na bazę, bo mamy drugi ładunek, to idzie tego samego miejsca, to zawieziemy oba na jednej naczepie. Stary! Powaga? Dobra. Do zobaczenia na magazynie. Dobra, no do zobaczyska. Heja. Pa. No jeszcze raz dzięki, hej. Pa. Nie muszę zawozić ładunku. Piotrek ma jakiś drugi ładunek i ktoś inny to zawiezie. Fajnie, będę mógł się wyspać. Nie muszę wstawać o 5 czy tam o 6. Firma, w której pracuje Dawid, ma swój magazyn w Elk Grove Village, zaledwie 15 km od Melrose Park. Dystans pozostaje więc taki sam. Czas pracy również. Jestem w tej chwili w St. Louis, w stanie Missouri. Tutaj jest taki sławny łuk, który stoi przy samej rzece Mississippi i ten łuk został tutaj wybudowany na pamiątkę, żeby uczcić pierwszych osadników, którzy przekraczali Mississippi i tak naprawdę to jest brama na zachód, tędy kiedyś szła. Ten łuk można zobaczyć na 25-centówkach amerykańskich, czyli tak zwanych quadra. Ludzie, to jest piękne! St. Louis!